Kilkadziesiąt gatunków niezwykłych, mięsożernych roślin można oglądać w łódzkiej palmiarni przy Alei Piłsudskiego 61. Potrafią być przerażające i fascynujące zarazem, dlatego budzą wśród łodzian spore zainteresowanie. Ich urokowi uległ też Jacek Tokarczyk, ale zjeść się nie dał. Rosiczka nazywana jest też drosserą. Owady zwabione jej zapachem przyklejają się do włosków na liściach, które zaginają się do środka. Uwięziona ofiara nie jest w stanie się uwolnić i zostaje strawiona. Owad zachęcony słodkim nektarem dzbanecznika wpada do pułapki, ześlizguje się po ścianach kielicha, które są oblepione gładkim woskiem, wpada głębiej i tam zostaje zjedzony. Na wystawie są też inne popularne rośliny mięsożerne – kapturnica, saracenia i pływacz. Tłustosz jest bardzo ciekawy, do których się przyklejają owady, nie są świadome tego, że już się nie odlepią i zostają trawione. Bądź też saracenia, czy muchołówka chyba najbardziej wszystkim znana, która ma właśnie taką pułapkę, która się tak bardzo obrazowo zamyka i jakby w paszczy ginie ten owad i zostaje tam po prostu trawiony. Rośliny mięsożerne zaliczane są do osobliwości przyrodniczych. Na świecie jest ich ponad 600 gatunków. Naturalnie żyją w środowiskach bardzo ubogich w składniki mineralne i mają słabe korzenie, posiadają więc cechy niespotykane w królestwie roślin. Nie posiadają rąk, ani nóg, ani zębów, a starają się zdobywać ten pokarm przeróżnymi swoimi sposobami, wytwarzając przeróżne pułapki i trawiąc owady i tym się żywią. Duże rośliny potrafią zapolować nie tylko na owady, ale również na mięczaki, płazy, gady, a nawet małe ssaki. Dla człowieka nie są jednak niebezpieczne. W ramach wystawy można wysłuchać prelekcji na temat hodowli tych niezwykłych roślin, a na stoisku kiermaszowym kupić najpopularniejsze gatunki. Wystawa potrwa do 25 września.